Czekaj, gra już się rozpoczęła. Czy chcesz nadal dołączyć? Nie! Nie, nie, czekam. Dobra. Mamy Fashion Famous z konewką. Wiesz, co mi się nie podoba? Ja kiedyś to grałam i to nawet chyba całkiem sporo. Mm. I miałam punkty doświadczenia, które mi zresetowało. O chyba nie. Chyba byłam Fashion Icon, nie pamiętam, kim byłam. Ale chamstwo. Dzień dobry, chciałaby pani coś zamówić? Poproszę herbatę. W takim miejscu się raczej herbaty nie zamawia, no ale... Wybacz, pani, nie mamy. A teraz amator jesteś. To wodę gazowaną, o! Poproszę. Wodę gazowaną. Nie. Teraz musimy oceniać. Jest silly scary. My chyba nie będziemy mogli jeszcze ocenić, wiesz? Witam wszystkich. Nie, oceniać możemy. Dobra. Możemy oceniać. Dobra. Oceniamy w takim razie. Trzeba zagłosować na najlepszy strój. Ale, aha, głupi strach, ale mi to źle tłumaczy. To jest zwykłe Fashion Famous, to nie jest Fashion Ugly. To jest Fashion Famous. Jaki jest tytuł? Głupie śmieszny nie strach? Jest. Tak, daję dwa, bo nie jest śmieszne, to jest po prostu straszne. No tragedia. Właśnie, tragedia. Też dałam dwa, nie, no bo ja mogę dać 3+, jeżeli ktoś się trzyma tematu. Aha. Czy to mnie bawi? Trochę tak, ja dam 3. Da 3, no. I am an evil green monster, green slime. Fajnie. Ale chyba nie rozumiem, co to śmieszne. Ta śmiesznie chodzi na pewno. Okej. O, to jest dobre. Tu daję 4, bo jest straszne. No ja właśnie się zastanawiam, czy 3 czy 4. O, 5 dałam, kurde. No to ja dam 4. No, żeby nie było szkodowo, dobra. Bo miała głupią maskę. To było dobre to było. Piper flip. O, kurde. Dobra, śmieszne. O, jakie skrzydła. Jesteś trochę straszna, ale czy śmieszna? Ale ja ładny jest ten strój. Ja dam 3, bo jest ładny, ale nie jest śmieszny. Nie załapała tematu, dziewczyna. Dobra, teraz my. Teraz uciekaj ze sceny, uciekaj, sio! Nie, jeszcze Wiktoria jakaś. To jest śmieszne. O mój Boże, to jest 5, to jest 5. Ej, no, to jest ewidentnie 5. To jest 5! Co to jest za maska na twarzy w ogóle? Co to jest? Nie wiem, ale jest świetne. To miał być ala pająk może? I ma ośmiornicę na głowie. Może tak? Ile tych ludzi? Ojezu. O mój Boże, co to jest? Jakie nóżki! Cringe girl. Dobra, 5. No, nie, dla mnie, ode mnie ma 4, bo jest słodka, ale czy jest straszna? Nie. Dałam 4, ale jest fajna, jak skacze. O Boże. Jakie nóżki, no ile jeszcze ludzi? Ja już chcę się ubierać. Ja jeszcze się ubieram. Poczekaj, no, zobaczmy, jak to wygrało. Ta przedostatnia, ta proszę. Z tą maską, z tymi oczami. Ta różowa, proszę. Nie. O, na drugim miejscu. Ale i tak dobrze. I tak dobrze, tak mi się podoba. Dobra, tak, słuchaj, przygotuj swoje skille w ubieraniu i nie będziemy musiały się ubrać. To będziesz musiała złapać skille w ubieraniu. Dobra, ubieram. Dobra. Byłaby zwała. Ale musisz poczekać jeszcze chwilę. Fashion Ugly byłaby. O, przerwa. Thank you so much, proszę. Tak, może Fashion Ugly też zagramy, bo byłoby przypał. Czemu nie mogę się tak ruszyć ładnie? Czemu nie mogę obrócić ekranu? Aha, o, dobra. Kurde, teraz tu są sami promodele, Sandra. A my jesteśmy amatorki. My jesteśmy amateur. Chodź, idziemy. Idziemy już? Dobra. Chodź, idziemy. Obejrzymy, co tutaj. Jakie on drzewo. Możesz sobie przy nim na przykład zrobić. Zrobić zdjęcie. Zrobić zdjęcie. Wyobraź sobie. O, zrobiłam. No ale chciałam przodem stać. O, teraz mi zrób. Oj, jak się. Małpa wygląda. Zrobiłaś? Zrobiłaś zdjęcie? Nie. Rób. Nie mogę. Nie mogę. Ola, a na lampie zawiśniesz? O, widziałaś nie, temat? Nie, znowu drzewo. Jaki temat? Nie! No właśnie. Jaki jest temat? Jestem jakieś fancy po polsku. Nie wiem, ale wiem, o co chodzi. Bo temat był I'm so fancy. Tobie na sufit wywalił. O kurde, ciężko mi ubrać I'm so fancy. Ola, gdzie jesteś? Czyli drogie ubrania ogólnie. No wiem, ale właśnie, kurde, jak w to ubrać? Dobra, a mi się to podoba. Ja chyba to, ale mam ładną twarz. Nie, dobra, na razie zostawię to, bo ja będę miała problem, jak się za bardzo będę skupiała. Fancy. Ja wiem. Fancy. Ja wiem. O, ja chcę to. Ja chcę dobra, to. Dobra, słuchaj. To nie jest fancy, ale to jest dużo minek, to jest dużo minek. Ola. Dużo fajnych. Ale idę ci się pokazać. Nie, nie pokazuj się mi, pokażesz się mi na koniec. O to chodzi no, właśnie, ale bo chodzi o to, że moja nie jest fancy, ale jest słodka. Ale mi się podoba, co ja mam na sobie. No Boże, no ktoś za mną łazi cały czas, wyjdź wywalaj. Ale no mówię, ja w ogóle fancy nie jestem.
ale jest... Zasłania mi. Jak trzeba położyć buty? Da się buty założyć? Ale nie mogę butów założyć. O nie, ja nie mogę buźki założyć! No czemu nie o mogę nie. Buty? Nie, dobra, ja mówię, ja jestem z dala od fancy, ale mi się podoba. A ja będę musiała zostać z moją twarzą, ponieważ ja mam na swoją głowę założoną taką inną głowę i nie mogę. No to rzeczywiście fancy będziesz, Ola. O, dobra. No będę. To ja to biorę. O, ja mam twarz. To jest świetne. Ja mam twarz. Słuchaj. Nie, dobra, ja jestem bardzo brzydka, ale to jeszcze... O nie. Jak się ściąga rzeczy, czapkę. Co tu się robi? Co się robi? Tekstury włosów. O Boże, co? Tak, możesz sobie wybrać. Dobra, nie, ja już chyba jestem gotowa. Tylko butów nie mogę założyć, ale... O nie. Ja się śmiałam, jak oceniałam tamtych, ale no mówię, ja też z dala od tematu jestem, ale mi się podoba, co mam na sobie. Ale jak ty to tak szybko zrobiłaś? Ja tylko włosy założyłam, twarz i sukienkę. O, ja to też chcę. O kur... Sandra, podaj mi kolor, szybko, kolor. Fiolet. Dobra. Fiolet. To są majtki. Dobra. Już mam fiolet. To lecę, poczekaj. Czekaj, lecę szybko. Szybko lecę, co to są? To są dla chłopaków. A my jeszcze dużo czasu mamy. Tak, wiesz, jak mi przetłumaczyło? Wiesz, jak mi przetłumaczyło tytuł? No. Czy tytuł, jak to się nazywa? No nie wiem. No to jest tytuł? To się nazywa tytuł rozgrywki? Temat. No ty. Jestem no taka fantazyjna. No jesteś fantazyjna. Ja nie widzę cię, Ola, ale może to i lepiej. Ja chcę buty Szczerze myślę... O, jak się zmienia włosy? O nie, mam za dużo włosów. Ja nie mogę butów, Ola. Możesz, pozwalam ci. Nie mogę, Ola. O, mam buty, ale czemu takie brzydkie, ja nie chciałam tych. Ja chciałam te. Ja muszę twarz jakoś zasłonić szybko. Włosy długie daj skrzywką. No nie mogę, ja muszę, naprawdę muszę twarz zasłonić. Jezu, czemu ja mam takie... Ola, jakby co, to przepraszam, że ja mam takie brzydkie buty, ale nie chciałam tych nacisnąć. Daj mi 5 gwiazdek. Mogę! Czemu ja nie mogę? O, mam ładniejsze buty. Ale jestem fancy. A można jakąś torebkę? Można jakąś Boże, jakie okropne. Ola, widziałaś gdzieś torebki? Tak, są na takim pomarańczowym. To jest ładne, ale dobra, nie, to jest słodkie. To jest słodkie, to zostawiam. To jest słodkie. Na czym mówiłaś, że co? Gdzie są torebki? O kurde. Tam są? O. Na pomarańczowym? Tak, to na pomarańczowym są, no. Nie siadaj, o, za 40 sekund, Ola. Ale ja właśnie muszę po jakąś torebkę, czy po coś polecieć, bo ja nic nie mam! Nie! Co? Za torebki się płaci? O nie, no to najgorzej! O nie! Dobra, to czapkę jakąś, czapkę! Ja już się widziałam, Ola. Szybko, szybko, ja wiem, ja jestem piękna. Czapkę, czapkę. No ty jesteś bardziej w temacie niż ja, ale no wiem. O nie, nie ma tu żadnej korony! O mój Boże, no fancy, jest jakaś korona. A fancy to korona? A czemu nie? Kurde, no nie było, że masz się przebrać za księżniczkę, tylko za fancy. Masz być fantazyjna. No, ja będę bardzo fantazyjna. Kurde, Sandra. No nie wiem. Ej, wszystkie ubierają wielkie kiecki oprócz mnie. No bo fancy! Ola, dasz mi 5 gwiazdek? To zależy, czy się na temat ubierzesz. Ola, ja ci dam 5 gwiazdek. Nie, masz mnie ocenić tak normalnie. Zima, kraj na czarno. No dam ci 5 gwiazdek, bo cię lubię. O, mogłyśmy się za Elsę przebrać. Za Elzę? Ty rzeczywiście. Rzeczywiście, tak. Dobra. A czemu oni znowu oceniają? Bo to są twórcy gry. Dobra. Tak. Dobra. To jest trochę nie Elza. Nie podoba mi się. Jeden. Czemu on tak grubo wygląda? Dlatego... No brzydka ta sukienka, sorry. I włosy też siwe? Siwe włosy? Czemu no siwe takie włosy? Nie pasujące, no wybacz. Ja siebie szczerze bym na truje oceniła, ale... Piper idzie, Piper flipa idzie. I am so fancy. No ty jesteś fancy. No jest. Dobra, 5, sorry. No jesteś fancy. Ale czemu siwe włosy wszyscy wybierają? Skąd ona wzięła taką kiecę fajną? Mi się wydaje, że kiecka to jedna, ale że skrzydła skądś wzięła osobne. Bo kiecka to była taka duża biała, ale skrzydeł ale nie było. Ja nie... No ja tej kiecki nie widziałam, wszyscy tą kieckę wzięli. Dobra, już tą kieckę widziałam, jeden masz, sorry. Nie podoba mi się twarz. Nie podoba mi się twarz. To moja ci się też nie spodoba. Ale ty miałaś stragla, Ola. Dobra, i teraz znowu ja... Piper! Teraz ja... No właśnie, o co chodzi? O co chodzi? Jezus, to jest Kim Kardashian. Nie wiem, ale to jest... Jeden, nie podobasz mi się, nie wyglądasz fancy z tą kurtką. Nie będę niemiła, no dam dwa, ale nie będę niemiła, no. A ja będę niemiła. Będę! Ale zły nik dali. Wiktor, czemu my jesteśmy ostatnie? Co to za kowbojka? No to jest fancy kowbojka. Cztery, fancy kowbojka. Ja dam dwa albo trzy, nie, dam ci dwa.
A ja mam ten kapelusz w ogóle. Teraz? Nie teraz, ale mam go ogólnie kupionego. O kurde. No kiedy my będziemy? Chodź dziwnie. Co to jest? Czemu ona ma siwą skórę? Nie wiem. Ja daję jeden. To jest jakaś syrenka niby, bo ona ma to ten? Chyba tak, to chyba syrenka jest. O nie. Teraz co? Teraz my! Jeszcze nie. Nie, no jeszcze nie. Co to za jeden? No nie, no... No rozumiecie, o co chodzi w Fancy? Znaczy, ja rozumiem, ale i tak się ubrałam, nazwałam, bo mi się podobał mój strój po prostu. Więc wiem, że się nie bardzo tematu trzymam ogólnie. Ale czapę ma! No ma czapkę, ale to jest tak do kiecki! O! To ja! O kurde, ale kieczkę! Dzień dobry, ale blada jestem, jak w prawdziwym czemu życiu. Czemu ty się zatapiasz? Ola, coś ci z górą sukienki nie poszło. Sorry! Nie wiedziałam, co Ola, zrobić! Ola, dam ci cztery, bo masz brzydką twarz. Dzięki. Dzięki. Ja o to chodziło. Szukałam. O! Teraz Sandra! Co ty zrobiłaś? Ale mi się tak podobała ta sukienka! Gdzie to jest fancy? No, jakieś... Ale ja powiedziałam, że się nie trzymałam tematu, ale mi się ty, podoba ale sukienka. Szpilę to masz, słuchaj, no. Wiem! Wiesz, czy mi się każda sukienka? Z tym domkiem piernikowym z Jasia i Małgosi. No, w sumie tak wyglądała. Mi się podobała sukienka, a on gdzie jest? O! Jeden. O! O! Dam, no, dobra, dam ci dwa. Trzy. Masz trzy ode mnie za sukienkę. Dam dwa. Chciałam dać trzy, ale nie chciałam być. Chcę być miła, ale niezbyt miła, rozumiesz? A, rozumiem, tak, no, tak. No, no, trzeba być realistą, no. No i halo? Dobra, kto wygrał? Teraz? Halo? O, wyniki są. Wyniki są. Będę na pierwszym miejscu, mówię ci, będę na pierwszym miejscu. Będę na trzecim! O, jestem na trzecim! A hot dog jest na drugim. Ta różowa jest okropna, nie mogę z niej. No, ale czemu ona ma siłą skórę i w ogóle ona ma łuski na twarzy? To chodzi. No bo to ale... chyba taka syrenka ma. O Jezus, szósta. Ale ja się dziwię, że ty jesteś szósta, a ta ryba jest na drugim? Co? Ten śledź? Ale z niej flądra. Ola, nie załadowałaś się. Jak to? Ja u siebie jestem. Już, jestem. Jestem. O Boże! Cześć Sandra! Chyba. Ale ładnie wyglądasz, ale masz czapkę ale fajną. Ale ja cię nie widzę. No bo ja gadam z inną Sandrą. O, wyszła z serio? Gry. O nie. Ola, chodź tutaj. Akurat wyszła. A ty jesteś VIP-em? Idę. A czemu ty VIP-em jesteś? Z jakiej racji? Nie wiem. Kiedyś musiałam kupić. Jasne. Chyba. Jasne. To zobacz, jaka postać jest wielka. Bo to są chyba fanarty. O, to pewnie mój jest. Fanganarty? Ola? Tak, też jesteś. Też chcę, żebyś miała fanarty. Dobra. Fanarty są super. Witamy w świecie mody. Jaki będzie temat? Maksymalna już karta kredytowa. Co? O mój Boże, czyli cały się na złoto ubieramy. Jak to by to przetłumaczyło? Już ci powiem, bo musimy wyskoczyć. Maksymalna karta kredytowa? No po prostu ubierz się na bogacza jakiegoś, Gucci, Srucci i te rzeczy, no, rozumiesz? Dobra. Okej. I jak się przetłumaczyło? Jak się przetłumaczyło? Maxed out credit card. O kurde. To dobra. Jest złote. To ja to biorę. A to... No o no Boże, nie! Dwie... No to ja tego nie biorę już. Ja się też na to patrzyłam. No ja tego już nie biorę. Nie, weź to i się lepiej od niej ubierz. A ja ubrałam takie w sumie... Ale jak mogę się lepiej od niej ubrać? To jest już jedno ubranie. Ona chyba zmieniła ubranie. Chyba zmieniła, no. No to z powrotem zmień na tamto. O nie. Nie, no ja mam to cały czas. Ja wiem to cały czas, ona. Lecę po włosy, bo nie mogę na siebie patrzeć. Czy są jakieś złote włosy? Ja potrzebuję. Znaczy możesz wziąć jakiekolwiek i zmienić im kolor, nie? Chyba. Chyba nie. O nie, to mi się nie podoba. Bardzo brzydka grzywka. Bardzo brzydka grzywka. Które wyglądają na takiego bogacza? Bo ja nie wiem. Włosy? No. Żadne. A, to dzięki. Wszystko mi grzywkę zasłania, znaczy twarz, o co chodzi? Ja muszę zmienić, słuchaj, ciało, ja żeby mi twarz dało inną. O ja pierdzielę, Ola, gdzie się co usuwa? Co się stało? Gdzie się usuwa itemki? Czapkę! O czapkę Boże. Masz z boku taką przekreśloną. O Boże. O Boże, no i co? O Boże, jak włosy mam usunąć? No i tam dobra, będziesz miała dobra, włosy. Poczekaj, stresuje mnie, poczekaj. Dobra, nie no, to jest straszne, kurde. Dobra, poczekaj, to jest straszne, muszę o iść. O mój Boże! O Boże, twarz, muszę... Czemu ja sunę, czemu ja lewituję? Idę sobie po twarz. Jaka jest bogata twarz, taka, wiesz, taka sassy classy musi być, nie? Taka bogata twarz. To no ja ci powiem, ja nie wiem, co ja mogę ubrać, nie? Autentycznie. Taka, na przykład, taka twarz. Nie, to jest to chyba ty miałaś ostatnio. To jest brzydkie. O, a dzięki! Dzięki! Miałaś to ostatnio, było brzydkie. Proszę bardzo. O, dobra, to jest ta twarz. O, dobra, to tą wezmę sobie. Jak brat wyglądam. Spokojnie, mamy jeszcze czas. Ola, ja lewituję. Czy ty też lewitujesz?
Nie, nie lewituję. O, a to? Ja nie wiem, co to są bogate... Jak wyglądają bogate włosy, Sandra? Ja o kurde, o nie, Sandra, mam problem. Ola, tu jest ciara. Twarz mi zabrało. Nie, Ola, odzyskaj twarz, Ola. Sandra, nie mam głowy. Odzyskaj głowę, Ola. O nie, Sandra, ja się całkiem zepsułam. O nie, 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 o nie, nie, o nie, 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 Ola, nie. Nie, Ola. Szybko. Nie, mam Ola. O nie. Nie, Ola. Sandra, jestem zgubiona. Ola, nie, gdzie jesteś? Sandra, mam szarą głowę, taką porośniętą włosami. Co? Sandra, o nie! Gdzie ty stoisz? Idę teraz na krzesło usiąść. Na jakie sobie... krzesło? A! O! Nie mam twarzy! A czemu twoja twarz jest włochata? Ty wyglądasz jak ten, jak on się nazywał, Gród? No to się zepsuło! Ola, nie! No musisz się naprawić, Ola. Ja mam wziąć złote skrzydła, czy nie biorę złote skrzydła? A. Która jest torebka droga? Chyba ta, bo taka nie wiem, ale co ci da torebka, skoro ci twarzy nie zasłoni? Nie mogę jej ubrać, nieważne. Nieważne. Włochatą twarz jak Yeti. Sandra, ja Boże. Cię ubrać nie mogę, panikuję, o nie. A jak kliknę twarz Nie po będę prostu? Płaciła za torebkę, no chyba was... No ja też nie chcę płacić za torebkę. Dobra, ja wziąłam złote skrzydła, nie wiem po co, ale... Wkurza mnie, bo nie mogę normalnie chodzić. Są, co, złote skrzydła. To ja też ukradnę te złote skrzydła, dzięki za pomysł, Sandra. Ja nie umiem chodzić, Ola. Ja się przesuwam. To się Masz naucz. Twarz? Chyba masz twarz, co? Mam już twarz. Dobra, to dobrze, mamy 30 sekund. O kurde, jak ja wyglądam, Sandra. Ja już chyba nic nie biorę, bo ja nie mogę żadnych dodatków wziąć. A, o mój Boże, widzę cię. Ja biorę wszystko, ty jesteś, Sandra, jak podrasowana, zaktualizowana wersja mnie. A bo ty kupiłaś sklep VIP, ty, no cwaniaro, mówię ci, że ja mam... ty. Ja ci mówiłam, że ja mam VIP-a od jakiegoś dłuższego czasu. Cwaniara. A mnie nie wpuszcza, bo ja nie mam VIP-a. No i super. Tak, ty nie masz tutaj wstępu ogólnie, sorry. No nie, Ola, weź mi, wyciągnij coś, kup coś dla mnie, daj mi coś. Jeden, dobra, jest czas, poszedł czas. O nie, zmieniłam strój. No i... Zmieniłam w ostatnim momencie strój. No i dawaj. Słuchaj, ja się przebrałam, ogólnie mój temat to jest boginia z pustyni. Ja jestem, czy ja chciałam powiedzieć, że jestem taka egipska, bo ta bogini nie. Afrodyta. Tak się dobrałyśmy. Maja, idzie Maja. Karta kredytowa. Jeden. Jeden, bo to on się w ogóle, no sorry Maja, ale to w ogóle tematu się nie trzyma. Przepraszam. Masz tylko świecącą koszulkę. Trochę wyglądasz jak Gold Digger z Ameryki, nie? Sandra! No co? No weź, kto teraz? Myślę, że nie, Eborka. Hot dog. Jeden. Co ty masz za dziwne Czemu ty nogi? Masz taką skórę dziwną? Czemu jesteś siwa? Ale my wszystkich mamy takie parwkowate nogi, bez stóp. Musimy... Ja wszystkich na Ale te są dziwne nogi. Dobra, jest Bardak. Nie wiem, czy Bardak to nie z Turcji jest. Nie podoba mi się. Zero. No to się nie trzyma tematu. Ola, no ja nie chcę się nie miała, to się nie trzyma tematu po prostu, no. Zero. To nic nie ma do Zero. Karty kredytowej. Ja tutaj nic nawet nie widziałam. No właśnie, o teraz idzie konewka. Wow. O, jak siema. Leci. To jak się, ja pierdzielę. Nie, no Ola, nie, sorry. Nie po koleżeńsku, ale masz piątkę, nie? A, ja wiem. Trochę mi się ta grzywka nie podoba. Ale... Słuchaj, ale ważne, że odratowałam twarz, okej? Okay? No. Nie miałam już czasu. Ale ty jesteś taka podrasowana wersja mnie, bo jestem bardzo taka simple, nie? Ukradłaś mi skrzydła, chyba dam ci jeden. Ty mi ukradłaś skrzydła, pierwsze miałam skrzydła. Daj mi czwórkę chociaż. A masz dowód gdzieś, że miałaś pierwsze te skrzydła? Jest masz. Na nagraniu wszystko, Ola. Jest wszystko na nagraniu. Bengomo. Bengomo? To o też zero. Jest... Co to za czapka? Ola, zero. Nie ma zero. Muszę tylko jeden dać. Tak, czapka. To daję jeden. Sorry, nie bolało. Gdzieś ci druga połowa spodni odpadła. A to chyba spódniczka taka na bok ma być na jedną nogę. Myślałam, że mole jej zjadły spodnie. Co to? No i ta się dobrze ubrała. Dałam czwórkę. Ma futro z lisa jest drogie. Ja rozumiesz? Dam jedynkę, bo ma martwe zwierzę na plecach. A, no to ja dam cztery. A może też sztuczny? Nie sądzę. A? Wygląda nie na sądzę. Plastikowego. Rzadko się robi takie sztuczne. Nie akceptuję. W końcu jakiś chłop. Cia! O mój Boże, pięć! Nie, ode mnie masz czwórkę za ciacie, ale... Pięć. Strój ogólnie nie, ale to cia, dobra, masz czwórkę. No słuchaj, cia najlepsza. Nie zrozumiałam reszty twojej wypowiedzi, ale masz czwórkę za cia. Tak.
tak. Wynik zwycięzcy. Ola, my będziemy być, będziemy. My, obie musimy być. Tak, od razu. Oszukaństwo! Oni w ogóle nie zrozumieli tematu! Dobra, nie. Sandra. Teraz się Ola skupi. Myślę, że ci ludzie nie potrafią wybierać. Teraz się skupimy, Ola. Ostatnia Dobra. Rozgryweczka i skupiamy się. Okej. Okay. Dobra. Ostatnia. Łyk i damy im popalić. Tak. Idziemy. Olcia, idziemy. Dawaj. Tak, no ja jestem, żyję. I wdech i wydech. I będziemy dajemy. Oby był jakiś łatwy temat. Ej, a jak będzie temat, przebrać się za żabę, Ola? Fajnie by było. Ja się nie przebieram. A nie, bo muszę, bo będę w gaciach samych w sumie. A, więc no. Zmienił się obraz. Obrazek się zmienił, Ola. Obraz. La, 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 1, 2, dobra, dajemy tu. Obraz. Dajemy, gramy z koksem. Losowe ubrania. Randomizing, Clothing. Randomizing, witamy w świecie mody. O, znowu się zmienił obraz. O, znowu się zmienił. O, Ola! Żaba! Co, jak ja to, co? Ej. Żaba! Ola, jesteś świadkiem, że ja tutaj nic nie ten, nie zbugowałam. Ty jesteś wróżbita Sandra. Jestem wróżbita Maciej. Wróżbita Sonika. A jak my się mamy za żabę przebrać? No ja byłam, tylko że mi gacie zdjęli. I muszę się na nowo ubierać. Ej, no a przecież tutaj... A to nie jest tak, że z każdą rundą powinny się jakby ubrania... Znaczy resetują się, wiesz? No właśnie, no ale... No tu nie ma nic dla żaby, nie, Ola. No nie ma. Co, jakieś dla wróżek, się... Ala, czy coś? Ale dla żaby? Ja tu nie widzę żadnej żaby. Tak. A jakie mam włosy nie dla żaby niby? Co ty zrobiłaś? Co zrobiłaś? Nic. A jaką ją twarz dla żaby wziąć niby? Ola, to jest niesprawiedliwe. Ja chciałam swoje ubranie zatrzymać. Dobra, weźmy sobie na razie to. Brzydliwe to jest. Właśnie, a jakie włosy? No właśnie, jakie włosy, a jakie ubranie? Ty masz jakieś ubranie na sobie w ogóle? Nie. Aha, no to fajnie. Ola, to już są skrzydła mandarynkowe. Mandaryn. Jakie skrzydła motyla piękne są, zielone. W co ja no, się żaby, nie ubrać? Żaby nie mają skrzydeł, słuchaj. Ola, ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, słuchaj. Chodź, weź jaką to. Buźkę może mieć żaba? O, taką buźkę może mieć żaba. Buźka to buźka, ale Ola, ja nie mam pojęcia, co ja mam ubrać na siebie. I w tym jest problem. Ja, co ja bym ubrała coś zielonego, Sandra. Wow, Ola, dzięki. Super pomocna jesteś, ja nie mogę. O, a jak ma się VIP-a, to są aż 3 zielone ubrania, słuchaj. O, widzisz. Ojej, co ja zrobiłam? Dobra. Ej, ale ja chcę ściągnąć ubranie. O, dobra. Dobra, ale jestem żaba fajna, Sandra, słuchaj. No po prostu żaba żabowata. Ja dzisiaj nerwicy dostanę, wszyscy mi do pokoju wchodzą i kurczę, chcą wyjść i wejść i drzwiami trzaskają i co tylko. Słuchaj, nie poddawaj się, musisz. Nie poddaję, ale musisz muszę. Musisz być żabą. Żaby lubią parasolki, nie? Jak wziąć parasolkę? No jak wziąć Nie mogę parasolki. Ola, ja jestem... Co wziąłaś? Nie interesuj się. Raz to sekund zobaczysz. A z żabą to nie ma nic wspólnego, ale jestem zielona i to jest najważniejsze. Ja też jestem cała zielona, słuchaj, i z żabą to też nie ma nic wspólnego. Ej, no ale mi się wydaje, że tu pod temat powinni trochę ubrań dodać. Tu! Wiedziałaś, że to jest ogon syreni? Nie wiedziałam. Jest to ogon syreni? Nie, no tu nie ma ubrań na żabę. No nie ma ubrań na żabę. Kurde, no co, jak ja mam to niby zrobić? Jak ja mam zrobić achievement, jeżeli tutaj nie masz żabowego stroju? Słuchaj, mamy mało czasu, nie chcę cię stresować, ale nie mamy czasu praktycznie. Nie, ja już jestem gotowa, ja się poddaję na tym... Aha, dobra. Polski język ciężki. Jeszcze czapki zobaczę, jakie są. A ja sobie tu zobaczę. O fuj, możesz mieć drinka, brodę, możesz mieć pajęczynę na czole. Wow! Wow! Ale nie ma nic żabowatego na głowie, no, wiesz? Nie ma nic. No nic nie ma. Nic w ogóle nie ma pod żabę. Ja tego nie rozumiem, jak my to mamy zrobić niby. No nie wiem, no po prostu robię żabę. Czy ja tutaj coś... Nie, tutaj nie. To są uszy. Żaba nie ma uszy, znaczy jakieś raczej ma, ale... Ale nie takie. Żaba nie ma usiu. Dobra, ja się poddaję. Ja jestem gotowa. Ja nie! Ja
mu się buty jakieś dały. Ola mi da jedną gwiazdkę, ale ja nic więcej nie wymyślę. Ja nie mam butów, ja nie mam butów, ja nie mam butów. Ja nic więcej nie wymyślę pod tym kątem. Sorry, to jest za trudne. Chciałam być żabą. Co? Buty. Idź do chłopaków. Tam są buty, ja mam czas. Tak. O, tu też są idź buty. Do chłopaków. Mogliby mój strój zostawić i by było wszystko fajnie i pięknie, ale nie. No i byś miała wygraną. Byś miała wygraną. No właśnie. Ej, tam ktoś ma coś dziwnego na głowie. Skąd ty to masz? Jakie rzeczy? On nie. Ona to z VIP-a wzięła? A ja nie wiem, na VIP-ie, jak masz VIP-a ogólnie, to jest dużo rzeczy. Bo w Seulu jesteśmy, Ola. No. Aż się sztachnę i za to nikt nie zaczyna pijeć. Uwaga, witamy wszystkich na najlepszym pokazie mody wszechczasów. W Seulu. Pikselatek, dzisiejszy cukierki. Temat to ziaba. Ale ładne włosy masz. Ale jak nie wiem, jak mam oceniać tą rundę, Ola, bo ona nie może się ubrać za żabę, no ale jest zielona, no. Ma futrzane nogi, fuj. No żaba nie ma futrzanych nogi. Ale co, no ja mam tylko patrzeć, czy się ktoś na zielono ubrał, czy wygląda rzeczywiście jak żaba. Nie wiem, sama nie wyglądam jak żaba. O, Ola, jesteś już... A to ty masz coś fajnego na głowie, a to są rogaliki, znaczy te, bułeczki. No bo to mają być oczy, te bombony, słuchaj, mają mam fajne, oczy. Mam muszelki. Nie powiem nic. Jestem cała zielona. Fajny masz strój kąpielowy, a to ja. O Boże, jaka żarówa. Ja mam arbuza na sobie. Ale daj mi kątkę. Daję, bo masz zieloną buźkę, no ale nie zauważam, że jest jakaś. No ja sobie spray tanning zrobiłam, Ola. Jestem pewna, że jest coś takiego jak żaba arbuzowa, jak nie, to właśnie teraz na powstała. Pewno jest. Lexa. No dawaj, Lexa. Też jest ładna. No przynajmniej ma zieloną skórę. Da też, mi no. Cztery. Ta róża nie wiem tak. Po co, ale da mi cztery. Też ją miałam, mi po prostu więcej zielonego dodaję. Mi się podoba. I teraz Borka okay. Idzie. O Jezu, czemu tak czemu biega? Jeden. Nie no, dwa. Może trzy, dwa. Ja dam dwa. Mi się nie podoba jej nogi i w ogóle jej skóra. Czemu ty masz skórę? Ja nie chcę, żeby to rasistowsko zabrzmiało. No, ja wiem, o co ci chodzi, ale mogła skórę zieloną zrobić pod żabę, no sorry. Ale nie chodzi, że zielona pod żabę, tylko chodzi o to, że ma taką siwą tą skórę w tej grze, nie wiem czemu. A ty jesteś taka zwykła, też masz dwa. No i też dwa, no czemu zielonej skóry nie zrobiłaś? Masz dwa, a ty miałaś zieloną skórę? Ja miałam zieloną, tak. O kurde, Ola też sobie spray tanning zrobiła. Bo ja się stałam żabą. Kum kum rehe rehe, o jest Yusuf. No gdzie jesteś Yusuf? Halo? Halo? Nie widzę. Jeden. Ja nic nie widzę, więc jeden. Ja też nie. Może on się skurczył do wielkości żaby. No i co? No. Halo? Mógł być, mógł się skurczyć faktycznie, no. Halo? Kto? Chyba wyniki. Uwaga! Jestem ja, mówię ci, że będę ja arbuzowa żaba, żaba arbuzowa. Co? Nie ma nas. Dobra, ci ludzie się nie znają. Czyli ja myślę, po prostu w Fashion Famous trzeba ubierać się ładnie i słodko, nie. A nie pod temat, okej. Okay. Nie, to wszystkie są koleżanki, mówię ci, na pewno. Na pewno. Koniec, wychodzę. Jestem obrażam na szóstym, się. A ty na piątym.